Dzisiejsze usługiwanie zatytułowałem Uchwyć się Jezusa. I proszę, nie dajcie się zmylić temu tytułowi, bo wcale nie chcę dzisiaj, używając tego tytułu Uchwyć się Jezusa, wcale nie chcę kierować tego fragmentu do ludzi, którzy są nienawróceni, ale chcę skierować ten tytuł i całe to przesłanie do nas, którzy z Jezusem chodzimy, może już nawet bardzo długo. I tak naprawdę, kochani, to rozważanie, ten fragment, który za niedługo przeczytamy, jest efektem pewnej rozmowy, która miała miejsce niedawno i też pewnego wywiadu, który ktoś tam mi wysłał, polecił, żebym przesłuchał. Rozmowa dotyczyła kwestii zaufania wobec innych ludzi, ale również wobec Boga. Natomiast wywiad związany był z wypowiedziami pewnej osoby, która prawdopodobnie nawróciła się, o ile dobrze pamiętam, w latach 90. I dzisiaj z tego, co słucham, z jej wypowiedzi, chyba bliżej jej jest do tego, by propagować ten tak zwany New Age. Osoba, z którą przeprowadzono wywiad, jak i również mój rozmówca, byli wyznawcami Jezusa Chrystusa. Jednak dzisiaj, kochani, nie mogę, słuchając tych osób, być tego pewny, że Jezusa dalej naśladują, że Jezusa nadal kochają. Dlaczego? Dlatego, że z tego, co słucham, z tego, co słyszałem w zasadzie, sprowadzają wszystko do poziomu umysłu, intelektu, do bardzo szeroko pojętej wiedzy, do samorozwoju jako pewnego sposobu na życie oraz pewnej mocno rozwijającej się filozofii. Jednocześnie chrześcijaństwo Jezusa spłycając do jakiejś psychologii, do jakiegoś sekciarstwa, archaizmu, który już nikomu nie jest potrzebny. I oczywiście proszę, nie zrozumcie mnie źle, bo moim celem dzisiaj nie jest skupiać się na tych osobach, nie jest moim celem, aby w jakiś sposób te osoby obrażać, oceniać, tym bardziej potępiać, bo każdy z nas powołany jest do tego, by podejmować swoje osobiste decyzje. To są ich decyzje. Ale ta rozmowa i ten wywiad przywołał w moim sercu pewien fragment, pewne słowo. Ten fragment, który za chwilę, kochani, przeczytamy, doskonale znamy i jest on bardzo obszerny w treści. Nie chcę go też rozważać dzisiaj słowo czy werset po wersecie. Proszę, otwórzcie objawienie Jana, 3 rozdział. Przeczytamy wspólnie razem ten fragment od 7 do 13 wiersza. Do anioła kościoła w Filadelfii napisz oto, co mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto poddaję ci tych z synagogi szatana. Podają się oni za Żydów, chociaż nimi nie są. Kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u twoich stóp. Poznają, że ja cię ukochałem, a ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. Biblia Warszawska w tym miejscu mówi: trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta, Nowej Jerozolimy, która wstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Kochani, słowo czy fragment, który pojawił się w moim duchu na skutek rozmowy, na skutek wywiadu, brzmiało następująco. Trzymaj, co masz.
trzymaj, co masz. To właśnie zabrzmiało w moim sercu. I z tym pragnę się dzisiaj z wami również podzielić. Trzymaj, co masz. Dziś prawdopodobnie to najczęściej usłyszycie z moich ust. Trzymaj, co masz. Ale w związku z tym wezwaniem chcę, kochani, postawić nam wszystkim pewne pytanie. Jeśli mam coś trzymać, to muszę sobie je zadać. Co masz i czego się w swoim życiu trzymasz? I jeszcze raz to powtórzę, że stawiam to pytanie ludziom, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jezus to wezwanie skierował do Kościoła. Kochani, na co w naszym życiu postawiliśmy albo co uznaliśmy za godne wszelkiego poświęcenia, za godne wszelkiej uwagi? Rodzina, kariera, może podróże, a może biznes, pieniądze, a może zdrowie albo jakieś stopnie naukowe. I oczywiście to wszystko jest bardzo ważne. To wszystko jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, ale żadna z tych rzeczy, którą przed chwilą wymieniłem, jak i każda kolejna, którą mógłbym tutaj wymienić, nie daje nam gwarancji zbawienia. Zgadzacie się ze mną? To jest, myślę, bardzo oczywiste. Kochani, Jezus nigdzie nie zachęca nas do tego, byśmy kurczowo trzymali się rzeczy, które nie prowadzą nas do wieczności z Nim. Pamiętacie, kiedyś przyszedł do Niego człowiek bogaty, młodzieniec, zapytał, co mam zrobić, aby Królestwo Boże odziedziczyć. Jezus, wejrzawszy w jego życie i doskonale wiedział, kim jest, powiedział, idź, sprzedaj wszystko, co masz, i wtedy odszedł zasmucony. On prawdopodobnie uchwycił się swojego bogactwa i z tym szedł przez swoje życie. Kochani, pomyślmy, co dzieje się wtedy, gdy zawodzi rodzina, gdy zawodzą przyjaciele? Co dzieje się wtedy, kiedy upada twoja kariera, kiedy upada władza, którą dostałeś? Czy pozostaje ci w tym momencie coś jeszcze, czego możesz się uchwycić albo czego się trzymasz? Wiecie, dlatego właśnie musimy sprecyzować, czego naprawdę trzymamy, co naprawdę trzymamy w swojej dłoni, na czym nam w naszym życiu tak naprawdę zależy. Bo przecież niczym nowym jest, jeśli powiem, że ludzie bywają zmienni, że brak nam często wytrwałości, wierności w obranych przez nas celach, kierunkach. Myślę, że w ogóle dzisiaj wierność czy wytrwałość to takie produkty najwyższej ceny. Potrafimy często świetnie zaczynać, startować, ale też tak bardzo często rezygnujemy, nie wytrzymując może presji otoczenia, różnych zmiennych, jakie pojawiają się w naszym osobistym życiu. Trzymaj, co masz. Trzymaj, co masz. To wezwanie, kochani, Pana Jezusa jest bardzo mocno zdeterminowane przede wszystkim zapowiedzią Jego rychłego, powtórnego przyjścia, ale również jest zdeterminowane nagrodą, jaka czeka na tych, którzy z wiernością trzymać się będą tego czegoś, tego skarbu, o którym za chwilę powiem. I jeszcze raz, co masz? Czego się, siostro, bracie, trzymasz? Przy czym trwasz? Myślę, że w dobie ogromnych przemian społeczno-kulturowych to wezwanie Pana Jezusa jest tym bardziej ważne. Wiecie, inny fragment Bożego Słowa mówi tak: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Apokalipsa 1:3 mówi: szczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Czego zatem powinniśmy się trzymać? O co chodzi Panu Jezusowi? I myślę, że odpowiedź znajdujemy w czytanym przez nas fragmencie Bożego Słowa z 3 rozdziału. Proszę, zobaczcie na wiersz 8.
Pan Jezus kieruje słowa do zboru Filadelfii i powiada tak. Wiem o twoich czynach. Dopiero później mówi, trzymaj się, co masz. Pierw mówi, wiem o twoich czynach. W Biblii Warszawskiej znam uczynki twoje. A więc chcę zadać pytanie, na czym w związku z tym, skoro te uczynki są tak ważne, na czym te uczynki polegały? Czym one były, skoro Pan Jezus zwrócił na nie uwagę, a nawet więcej, że postanowił dzięki tym uczynkom zbór pochwalić, docenić? I kochani, po pierwsze, osobiście uważam, tak jest moje przekonanie, że tym ważnym uczynkiem, którego trzymać się ma chrześcijanin, którego trzymać się ma zbór Filadelfii, którego trzymać mam się ja, to jest wiara. W wierze mam chodzić, w wierze mam postępować. Dlaczego tak myślę? Zobaczmy dalej. Choć, Pan Jezus mówi tak, choć niewielką masz moc. Wiecie, gdy rozważałem ten fragment i gdy Boży Duch zwrócił moją uwagę na ten fragment właśnie poprzez tą, dzięki tej rozmowie, dzięki temu wywiadowi, zacząłem szukać, choć niewielką masz moc. I to słowo niewielką w oryginale, w języku greckim, to słowo mikros. Można je tłumaczyć jako mały, drobny, mało znaczący. Inaczej moglibyśmy przeczytać ten fragment w sposób następujący. Choć twoja moc jest wymiaru mikro. Co to jest mikro? To nie jest makro. Mikro to coś naprawdę mało znaczącego, coś naprawdę drobnego. A więc, kochani, śmiem twierdzić, że wierzący Filadelfii doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że ich uzdolnienia, że ich siły, ich możliwości są bardzo mocno ograniczone, że jest ich być może niewielu, że nie są mocni liczebnie. I właśnie dlatego, zdając sobie sprawę z tej swojej niemożności, mikromocy, pokornie uznają swoją słabość. Pokornie uznają swoją niemoc. I być może nawet za słowami Pana Jezusa z kazania na górze uznają swoją ubogość w duchu, nędzę w duchu. Kochani, biblijna świadomość siebie, mnie jako chrześcijanina, ale również biblijna świadomość mnie jako zboru, prowadzi nas do źródła mądrości. Jeśli mam poczucie swojej niższości, swojej mikromocy, to powinno prowadzić mnie do źródła mądrości i mocy. Zdając sobie sprawę z beznadziejnego położenia, z braku własnych możliwości, kieruję swoje serce do Jezusa. Wiecie, ja bardzo lubię ten list skierowany do zboru w Filadelfii, szczególnie w kontekście zboru w Jarosławiu, bo naprawdę jakże jest mikro nasza moc. Jakże jest nas niewielu, ale nie dajmy się tutaj może też w jakiś sposób zbałamucić, oszukać, bo na przykład czy zbór 300-osobowy to już jest duży zbór? Okazuje się, nie sprawdzałem, ktoś mi to ostatnio mówił, że w Polsce, jeśli chodzi o nasze zbory Kościoła Zielonoświątkowego, 70% czy 60% to zbory liczące około 50 osób. Kochani, zobaczcie, że ta świadomość, ta biblijna świadomość tego zboru, tych ludzi wierzących w Filadelfii, prowadzi ich do odkrycia tajemnicy Bożej, którą jest Chrystus. Trzymaj, co masz. A więc po pierwsze, to jest ta wiara. Nie mam nic. Pan Jezus powiedział, nic beze mnie uczynić nie możecie. Nic nie możesz beze mnie uczynić.
To jest właśnie świadomość tego, że tak bardzo go potrzebuje. I dalej czytamy w tym fragmencie z trzeciego rozdziału, pomimo tego, że twoja moc jest mikro, choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś, mówi Pan Jezus do tego zboru, moje słowo. Rozumiem, kochani, że swoją nadzieję, swoje zwycięstwo oni upatrywali w Słowie Pańskim, które nie tylko pielęgnowali, ale wprowadzali je nieustannie w swoje życie osobiste i w swoje życie zborowe. Bo słowo zachować można tłumaczyć jako czuwać nad czymś, pilnować, strzec, śledzić coś, przestrzegać czegoś, stosować coś w swoim życiu, dochowywać. A więc tak wyglądało życie zboru Filadelfii. Mając świadomość swojej mikromocy, zachowywali Słowo Pańskie, a więc stosowali Słowo Pańskie w swoim życiu. A to jest właśnie wiara. To jest właśnie prawdziwa, praktyczna, żywa wiara. Skoncentrowani na Słowie, skoncentrowani na Jezusie. Czerpią z Niego siłę, czerpią z Niego moc, czerpią z Niego wszelkie możliwości. Kochani, musimy pamiętać, że zbór wygląda, każdy zbór, wygląda w taki sposób, jak wygląda nasze osobiste życie z Bogiem i wobec Boga. Jeżeli w naszym osobistym życiu nie dbamy, nie pielęgnujemy słowa, jego treści, nie stosujemy w codzienności, to taką w rzeczywistości tworzymy społeczność. I możemy przejawiać jakieś piękne, religijne wartości. Możemy produkować piękne uwielbienie. I specjalnie używam tu słowa produkować. Pytanie jest, czy my żyjemy, każdy z nas osobna? Bo jeśli żyjemy słowem i przychodzimy do zboru, to tu nic nie trzeba produkować. Bo tym żyjemy. Bo to nasze życie, bo tego się trzymamy. Będąc świadomi, że mamy mikromoc, zachowujemy słowo Pana w sposób praktyczny. Jeśli treści tego słowa nie stosujemy w codzienności, to w rzeczywistości właśnie taką tworzymy społeczność. Na zewnątrz może być wszystko pięknie i ładnie. Ale pamiętajmy, że Bóg nie jest zainteresowany patrzeniem tym, co jest na zewnątrz. On patrzy i widzi prawdę. Kochani, ci wierzący w Filadelfii prawdopodobnie podobnie jak my codziennie, a może i nawet bardziej niż my, zmagali się z różnymi przeciwnościami, które wywierały nieustannie nacisk na ich wiarę. I były to różnego rodzaju nauki, wpływowi ludzie, filozofie, mody, praktyki kreowane przez świat. To nieustannie napierało na Kościół. Ale wiecie, to co widzę w tym przesłaniu skierowanym do zboru Filadelfii, oni, kochani, z uporem maniaka okazują posłuszeństwo Słowu Pana. Oni, mając świadomość swej niemocy, okazują wiarę poprzez stosowanie tego słowa. Mają świadomość swojej bezsilności, a jednak właśnie dlatego uchwycili się Chrystusa. Dalej czytamy, nie zaparłeś się mojego imienia. To kolejna piękna rzecz, która dotyczy wiary. Wiara to nie zapieranie się, inaczej nie zaprzeczanie, twierdzenie w sposób inny niż jest. Nie odrzucają imienia Jezusa. Trzymają się tego imienia. I to właśnie oznacza, że zachowując Słowo Pańskie, nie schowali Go, kochani, w ukryciu. Ale odważnie przyznawali się do tego Słowa. Przyznawali się do Jezusa. Przekazywali je dalej. Jako skarb nad skarby, warty wszelkiej uwagi. Jako coś, czego warto się trzymać.
Ze względu na wartość tego skarbu, wszystko inne byli gotowi ze swojej dłoni wypuścić. Bo prawda jest też taka, że nie możesz trzymać się wszystkiego. Bo jeśli próbujesz chwycić to i to i kolejne, to coś w końcu ci z ręki wypadnie. Już jakiś czas mamy pieska i wiecie, gdy chodzę z nim na spacer, to bardzo często zauważam, właśnie to mi się tak bardzo skojarzyło. Kopię jej szyszki albo rzucam jej szyszki i wiecie, ona biegnie i łapie te szyszki. Pierwszą, kopnę następną, łapię drugą i za chwilę wygląda jak chomik. Aż w końcu zaczyna je gubić, bo nie jest w stanie więcej ich pomieścić. Nie możesz trzymać wszystkiego. W związku z tym pytam Ciebie dzisiaj. Po Twoich może 15, po może 20, może po 30 albo 40 latach Twojego chrześcijaństwa pytam Cię dzisiaj, co trzymasz? Co jest w Twojej dłoni? Musisz sam sobie na to odpowiedzieć. Ja nie mam w to wejrzenia. Ja muszę sam wejrzeć w swoje serce, popatrzeć na swą dłoń i zapytać, czego się trzymasz w swoim życiu. Bo może tylko wydaje ci się, że trzymasz się Jezusa. Trzymaj, co masz. Strzeż tego, co masz. Kochani, jeszcze raz Pan Jezus wskazuje na tę cenną rzecz, jaką wierzący w Filadelfii trzymają, co nazywam wiarą w wierszu 10, ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości. Tak, bo to bardzo mocno związane jest z wytrwałością, z byciem wiernym, z tym, by każdego dnia pytać, Panie, co jest w mej dłoni? Albo pytać samego siebie, co jest w mej dłoni? Czego się trzymam? Co strzegę? Ostatnio moją modlitwą bardzo często jest, gdy modlę się, mówię, Panie, uwolnij mnie od stagnacji jakiejkolwiek, uwolnij mnie od rutyny. Nie chcę mi się tylko wydawać, że trzymam się Ciebie. Ja chcę być w tym świeży, chcę być w tym naprawdę żywy. Chcę dziś trzymać się tak, jakbym nigdy wcześniej Ciebie nie znał. Tak się chcę Ciebie uchwycić. Wiecie, Pan Jezus nauczał na temat wytrwałości. Wytrwałość jest prawdziwym wyrazem zaufania, wiary. W Filadelfii ludzie uznali słowa Jezusa godnymi zaufania, dlatego się ich uchwycili. Jezus to pochwala, zachęca ich, róbcie to dalej, to jest dobre. To was zaprowadzi we właściwym kierunku. Uważam, że jest to najważniejsza rzecz, jaką musimy pielęgnować w naszym życiu. Wiecie, to przesłanie Jezusa brzmi, kiedy chodził po ziemi, czytamy w Ewangelii Łukasza 21:19. O wytrwałości, dzięki wytrwałości, Jezus mówi, pozyskacie swoje dusze. Apostoł Paweł, gdy pisał do swojego syna Tymoteusza, duchowego syna, w 2 rozdziale wierszu 12, 2 Tymoteusz, pisze tak, jeżeli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się go zaprzemy, on też nas się zaprze. Trzymaj, co masz. Autor listu do Hebrajczyków 10:36 powiada, potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Zobaczcie, jak ważne jest precyzować nieustannie tego, czego się trzymam, sprawdzać swoje serce, modlić się jak Dawid, badaj me serce, sprawdzaj, czy właściwą ścieżką chodzę, czy trzymam się właściwych rzeczy w swoim życiu. Uważam, że zachować słowo o wytrwałości, to znaczy pokornie, z uniżonym sercem, ze świadomością swojej mikromocy, z ufnością czekać na Pana, czekać na Jego powrót, rychły powrót, jednocześnie stosując się do Jego zaleceń na każdy dzień. To było po pierwsze, to była wiara. A po drugie,
Zwróćmy uwagę jeszcze na to, kto mówi, jak siebie nazywa. Kto mówi do zboru w Filadelfii? I kto mówi dzisiaj do nas? Kto mówi do ciebie, do mnie? Jeszcze raz trzeci rozdział objawienia Jana. Mówi ten, który jest, jeśli macie swoje Biblię, co tam czytacie? Ten, który jest, uwaga, ten, który jest, sprawdzajcie, list do zboru Filadelfii. Ten, który jest, jaki? Święty. Kochani, to jest niezwykłe. Bo teraz dopiero się zaczyna jazda. I specjalnie zostawiłem to na koniec. A więc mówi ten, który jest święty. Co to oznacza? Pokrótce, mówi ten, który tak naprawdę całkowicie jest czysty. Całkowicie jest oddzielony od grzechu i grzeszników. Świętość Boga oznacza Jego absolutną czystość moralną. On nie może grzeszyć ani tolerować grzechu. On jest święty sam w sobie. On jest doskonale święty, drodzy, w tym, co myśli, w tym, co mówi i w tym, co czyni. To jest właśnie powód, uważam, jeden z najpiękniejszych powodów, najważniejszych powodów, dla którego warto mu zaufać. Ponieważ nie ma względu, nie ma względem nas, przepraszam, złych, ukrytych intencji. W tym, co mówi, co czyni, jest 100% prawda. A więc ten, który jest święty, mówi, trzymaj się tego, co masz. A więc ten, który jest w 100% czysty, za jego słowami, kochani, nie jest ukryte jakieś kłamstwo, jakieś małe oszustwo, jakieś malutkie fałszerstwo. On mówi w swojej prawdzie, w swojej świętości. Wiecie, to jest trudne do pojęcia, trudne do zrozumienia. Ale właśnie takie jest. Ten święty mówi, trzymaj, co masz. I tak naprawdę przez to, kto mówi, to podnosi wartość tego przesłania. Następnie czytamy, że mówi ten, który jest święty i prawdziwy. Kochani, wierzę, przekonany jestem, że prawdziwość Boga wynika z Jego świętości. Jest jedynym prawdziwym, jedynym żywym Bogiem. W słowie swoim nie zawiera fałszywych pochlebstw. Ta prawda, którą jest, wynika z Jego świętości. Ponieważ nie ma nic wspólnego z grzechem, więc mówi prawdę, 100% prawdę. Nie może nie mówić prawdy. Jezus jest prawdą, mówi prawdę i Jezus czyni prawdę. I to jeszcze bardziej podnosi rangę przesłania trzymaj, co masz. Jezus naucza i wskazuje, szczególnie w Ewangelii Jana, że jest prawdziwym chlebem. Prawdziwym chlebem, który zstąpił z nieba. Prawdziwy chleb. Prawdziwy pokarm, który mogę spożywać. Jeśli jest tam jakakolwiek etykieta na tym chlebie, a jest, jest to etykieta mówiąca o ważności tego chleba. I kochani, takiego chleba, takiego pokarmu nie znajdziecie w najlepszym sklepie. Drogie siostry, takiego chleba, choćbyście nie wiem jak się starały, nie jesteście w stanie upiec. Bo na tym chlebie widnieje etykieta, która mówi, że czas spożycia to wieczność. To wczoraj, dzisiaj i na wieki. Czy nie podnosi to wagi i rangi słów, które Jezus do nas kieruje? Trzymaj, co masz. Strzeż tego, co masz, bo mówi ten, który jest prawdziwym chlebem, prawdziwym pokarmem, mówi również prawdziwym napojem.
W Ewangelii czytamy również, gdy mówi: jestem prawdziwym sędzią albo prawdziwym krzewem winnym. Więc mamy do czynienia, kochani, z najwyższą półką prawdy. Nie da się lepiej. Nie da się więcej, nie da się mocniej. Prawda sama w sobie, wynikająca z świętości. Widzicie, apostoł Jan wskazuje na bardzo ważną kwestię. Przeczytajmy 1 Jana, 5 rozdział, wiersz 20. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali tego, który jest jaki? Prawdziwy. Widzicie, to jest niesamowicie zachęcające, że ja w swoim życiu nie muszę tracić czasu i zajmować się czymś, co, nie wiem, jest prawdą, nie jest prawdą, jest prawdziwe, nie jest prawdziwe, warto czy nie warto. On dał nam rozum, abyśmy poznawali tego, który jest prawdziwy. Jesteśmy, kochani, w tym prawdziwym. A więc możemy z tego korzystać. W Jego Synu, Jezusie Chrystusie, On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Amen. To jest ta prawda. I trzecia rzecz, którą warto zauważyć. Mówi ten, który jest święty, ten, który jest prawdziwy i mówi ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. I by właściwie to zrozumieć, musimy zajrzeć do Księgi Izajasza, rozdział 22. To jest szersza historia, którą warto przeczytać. Druga Królewska, w ogóle 18 rozdział. Ale przeczytajmy ten fragment, tylko dwa wiersze. W tym dniu zamiast ciebie powołałem mojego sługę Eliakima, syna Hilkiasza. Jego oblekę w twoją szatę, przewiążę go twoją szarfą. Twoją władzę złożę w jego ręce i będzie ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i dla domu judzkiego. Na jego ramieniu położę klucz domu Dawida. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a kiedy zamknie, nikt nie otworzy. A więc na miejsce niewiernego sługi o imieniu Szebna powołany został inny o imieniu Eliakim. I stał się on z poleceniem króla zarządcą królewskim. Otrzymał pełną władzę, pełne pełnomocnictwo zarządzania domem królewskim, jego majątkiem, całym skarbcem. Dlatego klucz jest symbolem władzy, autorytetu, panowania. Myślę, że wszyscy wiemy, że to piękne izajaszowe proroctwo, objawienie tego, co ma nadejść. Bo to Ojciec składa na ręce swego Syna, Jezusa Chrystusa, tą potężną władzę, ten potężny autorytet. On jako Syn Dawidowy przyjmuje to na siebie i wchodzi z tym w twoje i moje życie. On jedyny ma autorytet w zarządzaniu duchowym bogactwem niebios. On posiada absolutną władzę. A więc, kochani, chcielibyśmy zobaczyć. To jest kolejny, bardzo poważny powód, aby naprawdę zastosować się do słów Jezusa. Zastanowić się na tym, co trzymamy w swoim ręku, czego strzeżemy i czy na pewno jest to wiara. A więc wiara, która polega na tym, że choć niewiele mam, choć rozumiem, że jestem tak bezsilny i nie mam możliwości, to tym bardziej trzymam się słowa Pańskiego, to tym bardziej za tym słowem podążam, tym bardziej szukam tego słowa, szukam mego Pana. Zachowuję to słowo w swoim życiu, aby tym słowem żyć. Nie zapieram się przez to Jezusa. Trzymaj, co masz. Dlatego, że święty, prawdziwy, posiadający władzę i autorytet, jest godny wszelkiej
wiary, wszelkiego zaufania. Zadajmy sobie takie pytanie. Kochani, czy jest coś na tej ziemi, co moglibyśmy zestawić na równi z darczyńcą wszelkiej łaski? Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, możemy już nawet teraz dokonać pewnego porównania życia z Chrystusem i życia bez Chrystusa. I co wybierasz? Widzicie, to też nie jest takie oczywiste, bo przez wieki, już nawet za czasów Pana Jezusa, wielu uczniów od Niego odeszło. I przez każde kolejne pokolenie wielu uczniów od Niego odeszło, wcale nie uznając tego, że warto się tego trzymać. Więc to wcale nie jest takie oczywiste. Trzymaj, co masz. Myślę, że porównując nasze życie z tym, jakim było przed poznaniem Jezusa, należy stwierdzić, że nieporównywalnie lepsze jest życie z Jezusem. I bez względu na okoliczności, bez względu na parcie, na tarcie, bez względu na różnego rodzaju sytuacje, nasz uchwyt powinien się jeszcze bardziej wzmocnić, zacieśnić. To lepsze życie z Jezusem wcale nie oznacza, że jest łatwiejsze, że jest bezstresowe. Myślę, że można byłoby często rzec wręcz przeciwnie. Ale kochani, jakkolwiek by nie było, to Jezus Chrystus jest źródłem wszelkiej łaski. To Jezus Chrystus jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa, wszelkiego bogactwa. On jest źródłem prawdziwego pokoju. On jest tym duchowym skarbem niebios. I po raz ostatni, i tym chcę zakończyć, powiem tak. Ty, siostro, i ty, bracie, i ty, Betelu, trzymaj, co masz.